Dzień dobry. Na dzisiejszej konferencji chcemy powiedzieć Państwu o kłamstwach PiS-u dotyczących pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, o tym, jak inne kraje Unii Europejskiej korzystają ze środków z Funduszu Odbudowy, wzmacniają i rozwijają swoje gospodarki i wreszcie o tym, ile traci Polska, ile tracą polskie rodziny, polscy przedsiębiorcy, polskie samorządy i jakie inwestycje mogłyby być, gdybyśmy w Polsce mieli normalny rząd. Zacznijmy od pisowskich kłamstw. Pierwsze. Pamiętacie Państwo, gdy po Polsce jeździły lawety, na których było napisane 770 miliardów złotych dla polskich rodzin. 500 miliardów to perspektywa unijna nowa, a 270 miliardów to właśnie KPO. Dzisiaj słyszymy, że rząd PiS-u mówi, że Krajowy Plan Odbudowy to 160 miliardów złotych. Co się stało z tymi 110? Na szczęście nie dobrał się do nich żaden Morawiecki, Cieszyński ani Sasin, ale dlaczego KPO dzisiaj to 160 miliardów, skoro dla Polski przeznaczone jest 270 miliardów? Otóż PiS nie złożył tylu reform, tylu inwestycji, żeby wykorzystać wszystkie środki, bo po prostu nie umiał. To jest niekompetentny i leniwy rząd. Ale uwaga, jest jeszcze szansa dla Polski. Do końca sierpnia rząd ma prawo złożyć dodatkowe inwestycje, dodatkowy Krajowy Plan Odbudowy, żeby wykorzystać pieniądze z pożyczek. To jest, powtórzę, prawie 110 miliardów złotych. Czy to się Polsce opłaca? Oczywiście, że tak, bo dług, który będziemy spłacać z Krajowego Planu Odbudowy, jest dwa razy tańszy niż dług, jaki zaciąga Polska. 3% versus 6%. Drugie pisowskie kłamstwo. Dlaczego właściwie tych pieniędzy w Polsce ciągle nie ma? Słyszymy od polityków PiS-u, a to, że zły parlament, a to Komisja Europejska, no i oczywiście opozycja. Ale jaka jest prawda? Prawda jest banalna i okrutna. Nie mamy pieniędzy z KPO tylko dlatego, że rząd PiS-u nie zrealizował tak zwanego super kamienia milowego. Zrealizowanie tego super kamienia milowego jest warunkiem koniecznym, żeby w ogóle wysłać jakikolwiek wniosek o pierwszą transzę z Krajowego Planu Odbudowy. Co jest tym super kamieniem? Wstyd się przyznać, bo w demokratycznym państwie nie powinno się zdarzyć. Ten warunek jest taki. Otóż sędziowie w Polsce nie mogą być prześladowani. Nie mogą być odsuwani od orzekania tylko dlatego, że wydają wyroki, które są nie w smak władzy. Dlaczego PiS prześladuje sędziów w Polsce? Dlaczego PiS chce, żeby sędziowie w Polsce bali się rządu? Znowu powód jest niestety prosty. Bo chcą być bezkarni. Bo za wszystkie ich oszustwa i złodziejstwo w zasadzie powinni stanąć przed sądem niezależnym. No i oczywiście tego się boją. Chcą bezkarności, dlatego będą zastraszać sędziów izbami dyscyplinarnymi i całą maszyną partyjną. I wreszcie trzecie pisowskie kłamstwo. Państwo często pytacie premiera Morawieckiego na konferencjach prasowych, co ze środkami z KPO, co z projektami z KPO. Mówił pan przecież, że no to jest plan Marshalla, to jest szansa dla Polski. I Morawiecki mówi wam wtedy, że projekty z KPO są realizowane, że przecież prefinansujemy je z PFR-u, z Polskiego Funduszu Rozwoju. No to zobaczmy, jak to wygląda. Przypominam, KPO to 270 miliardów złotych. Ile PFR do tej pory przeznaczył na finansowanie projektów z KPO? Proszę bardzo, 3 miliardy złotych. To jest około 1% całej kwoty. Oprócz tego, że PFR raptem wszystkich pieniędzy, które odzyskał od przedsiębiorców z tarcz finansowych,
ma 15 miliardów złotych, a my już przez te ostatnie dwa lata powinniśmy byli wydać około 50 miliardów, to do dzisiaj wydał tylko 3 miliardy. Co to znaczy dla polskiego podatnika? Gdybyśmy mieli normalny rząd, rząd nie złodziei, nie oszustów, którzy chcą być bezkarni przed sądami, to za inwestycje z KPO płaciliby podatnicy niemieccy, francuscy i polscy. A tak płaci tylko polski podatnik. I ostatnia rzecz. Skumulowana inflacja z ostatnich dwóch lat to około 27%. Wiecie Państwo, co to znaczy? To znaczy, że pieniądze z KPO także nam topnieją, bo inwestycje stają się coraz droższe i mamy coraz mniej czasu na ich realizację. Trzy wielkie pisowskie oszustwa dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. A teraz zobaczmy, co robią inne państwa unijne, żeby wzmocnić swoje gospodarki i wykorzystać pieniądze z Funduszu Odbudowy. Szanowni Państwo, dokładnie 3 lata temu, 22 lipca 2020 roku, premier Mateusz Morawiecki wrócił z Brukseli po negocjacjach nowego budżetu Unii Europejskiej na najbliższe lata i opowiadał przez 25 minut w Sejmie podczas swojego wystąpienia, jakim to jest wspaniałym premierem, jaki polski rząd odniósł ogromny sukces, mówiąc między innymi o środkach z KPO. Od tamtej pory minęło 1095 dni. Co się wydarzyło w tej sprawie? W tej sprawie nie wydarzyło się nic. Wtedy podczas tamtego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki pękał z dumy. Natomiast teraz powinien pękać ze wstydu. Unia Europejska wypakowała ogromnego tira banknotami, euro. Natomiast ani premier Mateusz Morawiecki, ani PiS nie jest w stanie tego tira do Polski sprowadzić. Wówczas 3 lata temu Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia w Sejmie mówił o tym, jakie to środki z KPO będą ogromnym zastrzykiem prorozwojowym dla Polski przez najbliższe lata. Mówił o złotej dekadzie, która dzięki środkom między innymi z KPO w Polsce się rozpocznie. I ta złota dekada faktycznie się rozpoczyna, ale niestety nie w Polsce, tylko rozpoczyna się w Unii Europejskiej. Na tej mapie widzicie Państwo Unię Europejską obsianą inwestycjami realizowanymi już teraz z krajowych planów odbudowy w poszczególnych krajach. Te kolorowe plamki to są inwestycje, jedna lub więcej, które są realizowane w zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej. Ale widzicie też Państwo ten szary, pusty obszar. Ten szary, pusty obszar to jest niestety Polska. To pokazuje, jak Unia Europejska w tym momencie odjeżdża nam, a Polska zostaje z tyłu. I żeby nie być gołosłownym, opowiem Państwu krótko o kilku inwestycjach przykładowych, które realizowane są w krajach Unii Europejskiej. W Słowacji 520 milionów euro na poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Ten projekt będzie polegał na izolacji termicznej domów, wymiany okien, na wymianie ogrzewania, na instalacjach odnawialnych źródeł energii, które będą instalowane na tych domach, na 30 tysięcy domów w Słowacji. Włochy, 2 miliardy 100 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy we Włoszech przeznaczonego na transformację cyfrową szkół. Włosi wyposażą w nowoczesny sprzęt i wyposażą 100 tysięcy sal lekcyjnych we włoskich szkołach po to, żeby dzieci mogły uczyć się w cyfrowy sposób na znacznie wyższym poziomie. Czechy, 335 milionów euro z tamtejszego Krajowego Planu Odbudowy na Czeski Instytut Onkologii w Pradze. Ten instytut będzie zajmował się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem raka i będzie rocznie leczył od 8,5 tysiąca do 11,5 tysiąca pacjentów. To są konkretne inwestycje, kilka z setek inwestycji, które realizowane są z krajowych planów odbudowy w całej Europie, ale nie w Polsce. Unia Europejska jest obsiana takimi inwestycjami. Unia Europejska w tym momencie odjeżdża nam do przodu, a PiS i Morawiecki ciągną nas w dół.
Szanowni Państwo, jak widać w Unii Europejskiej rzeczywiście tych inwestycji jest sporo. W Polsce one również mogłyby być. W Polsce to nie są tylko i wyłącznie zapisane jakieś liczby w kolumnie po stronie tego, co nam się należy. To są w dokumentach rządowych, w tych 160 miliardach, które są już dokumentem rządowym, zapisane konkretne rzeczy, konkretne inwestycje rozsiane po całej Polsce, które mogłyby funkcjonować. Zacznijmy od tego. Nowy sprzęt medyczny dla 300 szpitali oraz 25 tysięcy studentów nauk medycznych, którzy mogliby uzyskać wsparcie finansowe. To jest zapisane. To się nie dzieje, bo na to nie ma pieniędzy. Przejdźmy dalej. To jest również finansowanie dla 5 tysięcy firm z sektora MŚP. To wychodzi około 500 000 na firmę. To są pieniądze, które tym firmom po pandemii, w czasach kryzysu bardzo by się przydały. Te pieniądze czekają. Ich nie ma. One są tylko zapisane na papierze. Dalej, to jest na przykład zakup 1738 ekologicznych autobusów dla transportu miejskiego i pozamiejskiego. Również mamy je wirtualnie na papierze. Mogłyby już powoli zaczynać jeździć po Polsce. Nie jeżdżą i nie będą jeździć. To są tylko oczywiście przykłady, bo to jest również 90 km obwodnic, 110 tramwajów, 50 tysięcy miejsc w żłobkach oraz 34 tysiąca przyłącza domów do sieci WOT KAN i prawie 1 000 000 gospodarstw, które mogłyby zyskać szybki, bezprzewodowy internet. Ale to są również inwestycje lokalne, o które nasze samorządy, polskie samorządy złożyły wnioski do KPO. I takim przykładem jest mój rodzinny Kraków, który złożył wnioski o 6 linii tramwajowych, 20 km długość tych linii, koszt w sumie 900 milionów złotych. To dla takiego samorządu jest 10% około budżetu rocznego gminy Kraków. To również Lublin. W Lublinie inwestycji, które miasto chciałoby zrealizować z KPO, jest bardzo wiele, ale taką sztandarową, przykładową inwestycją, która jest w tym momencie bardzo potrzebna, to jest nowy zielony teren. To jest rewitalizacja Błoni pod Zamkiem. Rewitalizacja Błoni pod Zamkiem, na którą już w tym momencie jest wykonana dokumentacja. Więc miasto mogłoby ten projekt realizować, gdyby dostało środki z KPO. Chodzi o kwotę 20 milionów złotych. Tych inwestycji we wszystkich samorządach jest bardzo wiele. My tylko Państwu teraz pokazaliśmy przykłady. I proszę Państwa, kiedy przeliczymy 270 miliardów złotych, które powinny wpłynąć do Polski, tak jak powiedziała pani posłanka Leszczyna, z Krajowego Planu Odbudowy, kiedy przeliczymy to na każdą polską rodzinę, to jest 20 tysięcy złotych. Każda polska rodzina została okradziona przez PiS na 20 tysięcy złotych inwestycji, które powinny być wykonane przez polski rząd, przez samorządy, które poprawiłyby codzienne funkcjonowanie polskich rodzin. W Unii Europejskiej widzieliście Państwo, ile inwestycji, setki inwestycji jest w tym momencie realizowanych z krajowych planów odbudowy. Mieszkańcy Unii Europejskiej za kilka lat będą żyć na wyższym poziomie, będą lepiej zarabiać, będą żyć wygodniej, będą leczyć się w lepszych szpitalach, ich dzieci będą chodzić do lepszych szkół. Natomiast w Polsce tego wszystkiego nie będzie, bo rząd okradł każdą polską rodzinę z KPO na 20 tysięcy złotych. A żeby jeszcze to podsumować, co mówią politycy PiS o tych 20 tysiącach złotych na rodzinę, o tych pieniądzach, które wszystkim Polakom się należą? Otóż pan poseł Suski mówi, że jemu na chleb wystarcza. On tych pieniędzy nie potrzebuje. Pan premier Morawiecki mówi, że to są niewielkie kwoty. Pan Ziobro mówi, że Polacy cieszą się, że tych pieniędzy na polskie inwestycje nie ma. A pan minister Buda mówi jasno i wprost, że im się to politycznie opłaca, że jak będą blokować KPO, to oni te wybory wygrają. Więc mamy prosty apel do Polaków. Bądźcie mądrzy. Nie głosujcie w najbliższych wyborach na tych, którzy tych waszych pieniędzy w Polsce nie chcą. Nie głosujcie na PiS, na Konfederację, ponieważ oni ich nie potrzebują, oni sami się wyżywią.
oni będą te pieniądze do końca przez swoją antyeuropejskość i głupotę blokować. Natomiast prostszy komunikat jeszcze jest do rządzących. Wy te wybory przegracie, ponieważ Polacy są mądrzy i Polacy sobie tych inwestycji odebrać nie dadzą. I panie ministrze Buda, wasza strategia będzie błędna. Szanowni Państwo, tak jest. Nasz apel do wyborców. Wybierzcie mądrze, wybierzcie Europę, wybierzcie partie proeuropejskie, wybierzcie po prostu dobrobyt dla siebie i swoich dzieci. Dziękujemy Państwu. Jeśli macie Państwo pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Jeśli nie, ma Pani redaktor, słuchamy. Nie wolno żadnych ludzkich tragedii wykorzystywać w kampanii wyborczej. Natomiast w kampanii wyborczej trzeba mówić ludziom, jak jest naprawdę. Jaki jest rząd i jakie są partie i z jakimi wartościami idą do wyborów. I PiS jest partią, która do wyborów idzie z łamaniem praw kobiet, niszczeniem kobiet, atakowaniem kobiet, nasyłaniem policji na kobiety. A Koalicja Obywatelska to partia, która kobiet będzie bronić, bo nigdy żadna z nich już nie będzie szła sama. To jest nasza deklaracja, to jest nasze zobowiązanie. I temu będzie służył marsz 1 października. Czy macie Państwo jakieś pytania jeszcze? Jeśli nie, pięknie dziękujemy, dobrej soboty. Dziękujemy bardzo.